Witam Was. Kontynuujemy serię Fear. Tym razem na warsztat idzie drugi dodatek, drugi DLC, nazwane Perseus Mandate, albo ciężko powiedzieć, czy to po łacinie trzeba mówić. Perseus Mandate. Brzmi to jak jakieś zaklęcie z Harry Pottera. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Zaczynamy grę na poziomie średnim, bo jesteśmy też średni, ja jestem średni, więc średni poziom. Obejrzyjmy sobie cutscenkę. Senator, things have gone to shit at Armachem. What do you want me to do, sir? What you're good at, Morrison? You may not like the consequences. Perseus is mine. Get it back. I don't care what you have to do. Ciekawe, kto to ten Perseusz? Może jakieś zwierzątko domowe? Czy jakaś osoba? Musi być bardzo ważna. Ja myślę, że to jest papuga jakaś po prostu. Albo złota rybka nazwana Perseusz i... Szukają jej, gdzieś się zagubiła, uciekła z domu. Dobra, przepraszam, ja miałem... Alright, looks like there's more to this Armachem situation than we thought. Isn't there already a fear team on the ground? There is, but ATC security just murdered our primary contact. Aldous... Ja się nawet nie przywiązuję do tych kolegów, bo pewnie zaraz zginą, więc... Miło by was poznać, panowie. Didn't ATC call us in to help them in the first place? What's ATC hiding? We don't know yet. Your mission is to secure Armachem's global data and security system. Jest najlepszy gościu. Wygląda jak taki strażnik miejski. Niczego się nie daje oprócz do wystawiania mandatów za uparkowanie. To, że było to coś złego, w sensie mi chodzi o to, że w tym tutaj kontekście. Tak się gryzie jego postać tutaj. Time to fly. Się nam trafił kapral, czy kto tam? Komendant, dowódca. Ale te wirniki się kręcą z taką prędkością, że aż zniekształcają obraz. To jest 40 tysięcy RPM-ów. Tyle co wentylator w moim słabym kompie. Dobra. Perseus Mandate. My też będziemy walić mandatę wszystkim. I bić. No na czym my zjeżdżamy? Takie dziwne było. O, zapisywanie. O, jesteśmy na ziemi. Dobra. Lecimy, jakie mam bronie. Pistolero. Tak głośno chyba. Trzeba gdzieś ciszyć trochę głośność. Aż mnie uszy rozbolały. Dźwięk szybko zmniejszyć. Efekty. O dwa. To nie już dobrze. Naciśnij C, by kucnąć. Wcale nie, mam na innym guziku i co? Dobra, biegamy. Miałem taki zamiar zrobić z tego klimatyczną nagrywkę, a już nie mogłem się oprzeć, żeby parę sucharów umieścić. Ciężko będzie. Wróćmy do... Ciężko tutaj zrobić jakiś... Klimatyczny ten, no bo na razie miejsce nie jest klimatyczne. Wygląda strasznie liniowo. Dobra, dajmy szansę. Ale recoil. Kurde. Kontrola recoila na poziomie... średnim była. Już teraz za jasno na tą grę ustawioną. Nic nie robiłem. Nie wiem, że jest teraz za jasno. Takiego klimatu. Należy mnie nieco przyciemnić. Szybko. Obraz. Jaskrałość.
tak. Lepiej. Ciśnij klawisz spacer, aby skoczyć. Dobra, zwolniamy tempo. Mamy to. Mamy to. Mefereczka. Mamy duale. Czy to dobra broń jest? Może być dobra. Może przejść tę snajperkę. Dobra. Żadnych granatów nie mamy jeszcze. O! Ale mamy od nich granaty. O, to było całkiem okej. Zresztą wolno się biega z tym karabinem ASP. Akademii Sztuk Pięknych go projektowali, jak widać. Bardzo ładny design. Niż skrzynki? O! Napisane explosives, to ja nie wiem, czy tak właśnie mam ochotę uderzać. Podnieść swoją broń. Nie, dobra. Mam mało tego amunicji. Wolę to chyba więcej tej. No na razie ten level nie powala. Taki jest biedny. Tak jak ja bym go robił w jakimś edytorze map pierwszy raz. Wielki tunel, trochę gruzu. Przeciwnicy. No dobra. Nie narzekam. Dajmy szansę. Grze. Coś jest, tutaj nic nie ma. Teczka. O. Wiemy, co zrobimy z tym karabinem. Może z pistoletami. Pistolety są mierne generalnie. Zawsze były mierne. Wchodzimy do kompleksu. Otwieramy drzwi, co za nimi będzie. Tego nie wie nikt. Czy mogę to zniszczyć? Mogę. To podnieś granat. Zaklinowałem gdzieś w czymś. Nie można było wchodzić. I co teraz? Nie wiem. Trzeba zaskoczyć. O, zapisaliśmy stan. Punkt kontrolny. Tam chciałbym zerknąć, co tam jest. Czy jest taka możliwość? Ale pewnie nie ma, zniszczycie. Próbuję się tam jakoś wcisnąć, ale... Chyba niewidzialna ściana po prostu. Nie rady. Strzel w kłódkę. Tego nie chcemy, szmelcu. Gdyby to chociaż nie strzelał burstami, to byłoby fajne, ale tak to... Słaby przez to. Granacik. Kurde, no tak szybko. Zlamiłem. Niestety. Nie było na shotgun. Serio. Dobra, jeszcze raz. Kupienie, pełne skupienie. I zwolnienie tempa też musi jakiś być chyba. Jednak. Zjedliśmy, to było lepiej.
Nie wiem, co mnie tak szybko zabiło, ale po prostu chyba miałem mało życia i dostałem dwa strzały takie mocne. I po ptakach, że tak powiem brzydko. Moi tu są nagle? No ale skąd oni tu się wzięli? Potowali się. Dobra, nie zwiedzamy, od razu lecimy na grubo. Pioniczne kreatury, nie widzieliście już takich wcześniej? Ja już widziałem. Co wy robicie w moim oddziale? Dali mi jakiś żółty dziobów. No, strasznie ścieńcy są. Zaraz pewnie zginą. Ja go kopnę śmiesznie. O, granatę rzucają nawet. Panowie, no to nie możesz poradzić z dwoma. No dobra, poradzili sobie z nim. Z trenerzami. A są następnie coś. Jak oni się teleportują? Z góry na dół. To mówite. Wygląda wszystko tak samo. No dorobiliście przecież już. Nie wiem, nie kontra tych leveli zawsze, ale spoko. Nie będzie. Jeszcze nie chciałem pokazać komuś ten, mój nowy movement. Jak ustawiałem czułość myszki i ten, to był nowy movement. Bardzo klimatyczny jest. Ale to już tylko na bossu będzie używane. No, no suńcie się panowie, no dajcie mi wejść. Ale oni mnie denerwują. Może teraz ten movement. Gdzie oni się pojawili? Tu są? Tam pobiegli. Kurde, nie ten guzik, panie. Miał być Hanie G. Żeby to odbindować. To holstrowanie na H jest niewygodne. To nie było zbyt fajne. Na co oni czekają? Czy ja tam wejdę? Mogę na niego wskoczyć? Mogę, jak widać. Spoko. Fajnie, fajnie. No i oczywiście typowo zostajemy sami. Jak zawsze. Piszmy grę. Nie no, teraz już jest klimatycznie. Początek był taki mizerny. Już jesteśmy w budynkach, to będzie teraz ciekawie. Tak miał być? Tak miał być. Z tego co jedyne co wyczytałem o tym dodatku, to jest, że na mniej więcej 5 godzin grania przewidziane. Plus minus. Więc troszkę nawet dłuższy niż ten poprzedni. Pokazać ten movement kobry, patrzcie na to. Tego się nie spodziewali, zobaczcie. Widzicie to? Tego się spodziewali. To jest właśnie to, co odkryłem. O, ale fajny granatnik. Mi się podoba, nowa kiwerka. Jest dobrze. Strasznie się wolno chodzi, ale to tak w każdej grze jest. Mam problem zawsze, żeby się przyzwyczaić. Jakoś zawsze się łudzę, że będzie inaczej. Chodzę. O kurde. To było mocne. Teczka. Da się jakoś wejść? Da się. Tam bym chciał granatę rzucić. Nie wiem dlaczego, ale miał ochotę tam rzucić granatę. Mam jeszcze granatnik taki nowy. Chciałbym chciał przetestować też. Dobra, pancerzyk. Nie mam pojęcia jak ten granatnik działa. Warto byłoby najpierw się dowiedzieć.
O kurde. Dobry granatnik, podam się. To jest broń. No, broń jest fajna. Udało im się. Da się wejść? Da się wejść tędy. No ten poziom fajny. Granatniki. Zwykły granat. Perele. Elegancko. Pancerzyk. Buterek. Teleportowy. Fajnie, to naprawdę jest. Kompleks ciekawy. Coś innego. Trochę tak, trochę geometrii. Walka tutaj z góry, z dołu. Mi się podobało. Dobra, jakiś wzmacniacz życia trzeba znaleźć. Mamy tylko stówkę. Czy my teraz schodzimy tu już na dół? Bo już tak. Myślę, pewnie były jakieś rzeczy do ogarniania, ale nie będziemy aż tak się skupiać na tym. Mamy wszystko, co potrzebujemy. Wow, co to za wizja jest? Wow, ale wizja. Straszne rzeczy. A tam jest apteczka, którą ominąłem. Ja bym chciał ją podnieść, da się ją podnieść przez tym. Przez płot. Może jak się wychylę tak. Nie. Może tu? Już trochę, jeszcze trochę. Nie, nie da rady. A tu da się jakoś? Z wody? Nie da się. Gdybyśmy mieli wędkę, byśmy wyłowili, ale... Nie da rady. Perelek. Najlepszy. Tak to się robi, dzik mi wychodzi. Kurde. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Tu są jeszcze przeciwnicy, tutaj jest. Dobra. Dobra, chyba wszystkich mamy. Za bronię mają. Nie muszę odbinować naprawdę tego granatu, prawie go nacisnąłem. To duale, tak? Nie. Lepsza broń. Tu się nie da wejść. Tutaj się da wejść. A? A, tu jest ta apteczka, w której... Aż nie mogę jej podnieść teraz, mam za dużo życia. O ironia. O zgrozo. O, tu jest pancerzyk. Pancerzyk chcemy. Ciekawe, czy coś w tej wodzie można wyłowić w tym szlamie. O, ten granatnik. A, mam granatnik. Gdzie są przeciwnicy? W tym dymie nic nie widać. Granacik tam. Dobra. Mamy. Mamy. Dobrze jest. Relkę podnosimy. Idziemy dalej. Myślę, może jednego ominąłem, ale... Dobra, amunicji chyba będzie wystarczająca ilość. W tych dodatkach naprawdę nas rozpiszczają, jeśli chodzi o to. Trzeba pewnie wejść, ale... Te granaty chcę jeszcze podnieść. Się nie da nic zniszczyć? Nie da. Dobra. Granik, co tu jest? Ile mamy granatów? 8 sztuk. No i dobrze. Czy jakieś inne granaty też mają? Ja mam na razie tylko te. Okej. Okay.
No lol. Myślałem, że akurat będzie skok taki. No dobra. Is what it is. Kurde. Kurde, tego się nie spodziewałem, przeciwnika tak na blisko. Relek nie jest zbyt dobrą bronią na niego. Ale dobra. To się udało. Czy ten coś ma tu fajnego? Nie ma nic. A tych byłby dobry właśnie szganic. Bo granatnik z daleka. Ale dał radę. Zaczęliśmy sobie pancerz niestety. Nie podoba bardzo. Wolę go mieć. Daje tylko ile? 35 tylko. Nie pamiętam, czy zawsze jest 35, czy to jest różna ilość. W sensie czasami jest więcej, czasami mniej. Zawsze 35. Stelerów nie chcę. Dobra. Cerzyk, tu będzie jakieś snajperowanie bardziej potrzebne. Nie mam nic takich rzeczy. Nic. Nic się nie da. Zdziwienie. Oho, ho. Przeciwnik. Nie widział nas, nie słyszał. Co jest ty? Zniknął. Widzieliście to? Jezus Maria. Ale się przestraszyłem. Jaki jumpscare. Tani, ale skuteczny. I to było dobre. Takie właśnie, właśnie to mi się podoba w tej grze. Najbardziej te akcje. Takich powinno być więcej. Tu wchodzimy. Lecik maszynowy. Armorex. I patrzymy. Tam przeciwniki. Tam rzucił mi granacik dla zabawy. Albo nawet tym. Jebudu. Jebudu. Jeszcze są przeciwnicy. Przeżył te strzały moje potężne. Czy da się jakoś na to wejść tędy? Nie da się. Tety. Dobra, skoki, podskoki. Najlepsze. Arcade'owo, bez adresowania. Rainbow Sixy to są jedne. Już było, nic nie było. Tak. Tak. Nieźle rozwaliło. Armorex. No dobra. Byliśmy przecież już. Wydaje. Ja nie. Powiedzieć. Nie, tego nie kojarzę. Znowu. Armorex? Nie, to dziura w ziemi. I deski tu nie było. O kurde. Ten guzik miał być, no ale dobra. Liczy się efekt końcowy. Co oni tu mieli za bronię? Materace mieli? Fajną bazę sobie zbudowali ze śmieci. Co mi nieźle ubranie na bezdomnych. No, zobaczcie. Jeśli to zapnie do wody, proszę powiedzieć, że da się. Nie da się. Ale fajnie. Kuby, bo przeciekało rury. Tam jest dziura, już się nie widzę. Coś było, nic nie było. To teraz trzeba wejść na leże. Do wody mogę? Nie, tak mi złamało nogę. Za płytko. Ta. Apteczku. I na górę. I misja następna. Spotka się z Reynesem i Chenem. Reynes.
Jakie dziwne imię. Reynes. Reynes? Glad to have you back. I sure as hell didn't want another missing man. Just worry there, Sergeant. Glad you're back. Boom. Dobra. Właśnie się podał ten granatnik. Wiem, że go zmarnowałem, bo powinien go strzędzać na jakichś takich potężniejszych przeciwników, no ale ciężko się oprzeć pokusie użycia granatnika. Kiedy tylko można. Nawet nie myślę, że są granaty tutaj. Dobra. To jest tak. Granacik. Stolery. Careful, there's fighting everywhere. We don't want you walking into a crossfire. Coś tu ominąłem się daje. A może nie. Dobra. Lecimy. Przodowanko. Przodowanko. Municjone. O, są przeciwniki, dobra. Przemkniemy trochę bliżej do nich. Okej. Okay. Granacik. Nie udało się. Dobra. Do tego. Teraz tego. Dobra, kupuj. Dobra. Wszyscy. Potem nie podnieśliśmy amunicji. Gdzieś jest w tych. Nie da się tam wejść. Fajne logo, nie wiem co to za logo, ale dałem się. Już chyba wcześniej było. Kurde, nie celny jesteś chłopak, mam szczęście, że jakiego zamieli. Tam się nie da. Nie jest to szybki, bezpieczny ślizg. Nie jest to bardzo na jakieś czy inne. Tylko ich cztery. Dobra, lecimy. Tu będą sprzęty do pobrania, to wiadomo. Jedna apteczka, wózek. O, o. O, to jest jeszcze fajnego. To to. Rura się zakołysała. A, tu nie trzeba było. Ja myślę, że trzeba przeskoczyć, a tutaj jest normalnie wejście. O, tu jest pancerzyk. Tu się nie da zepsuć. No zapiszmy, bo mamy teraz dużo pancerza, dużo życia. Chciałem, żeby tak zostało. No. Mam zabranie w ogóle. A, mam jeszcze ten karabin nasz. Też jest całkiem spoko. Mało amunicji mam do niego. Dziwo. Przeciwnicy się nie noszą go. A, tak, tak sobie zrobimy. Nam dają, to znaczy, że się przyda. Tego. W taki sposób. Da się przeskoczyć tutaj, prawie się dało, ale... Jak to ich nie wsadziło? Bo nic nie widzę, no. Ten kurz jest przesadzony w tej grze na maksa. No nic nie widać. Take cover. No. Nie skomentuję tego.
Kurz mnie zdenerwował znowu. Ale ogólnie spoko. Mogę to jakoś inaczej rozegrać, to też moja wina. Mogę więcej tych granatów rzucić. Byłby lepiej. Ale ogólnie spoko. Policjanci atakują. Wszyscy nas atakują. Dobrze. Cucaki, gaming i celowanka mi coś nie wychodzą, wiesz, naprawdę, bo wtedy mnie walą i nic z tego nie jest. Wolę tak chyba bardziej, chyba tak bardziej wbiegać, ale no, za wolno się biega, żeby tak można było takie fajne robić te. Ciekawe, czy coś za tym jest. Idę sprawdzić. O, no widzicie, wypadło z tego, z samochodu parę granatów. Wiadomo, Amerykan. Teraz się zwolnimy. Yes, I'm okay, thank you, bro. Bra. Dobra to. Podniesione. Wzmacniasz odruchów, wzmacniasz zdrowia. Tak. To lubię. O, tu będzie rozwidlenie. W prawo, lewo, w lewo, w prawo. Gdzie się udać? Za zabawą. W prawo tu, w lewo się nie da, więc był prost. Dobra. Pancerzyk. Nic nie widać w tej grze, naprawdę nic. No dobra, to ja bym chciał za broń. Granatnik już niepotrzebny jest. Dobra, tak zrobimy. To bym sprawdzał inaczej, inną kolejność tych broni. Da się rzucać w ogóle? Jak wolno się mi rzuca tymi brońmi? No dobra, niech będzie. Jak mu też zmieniły kolejność. Niech będzie tak. Też nie ma takiego tego ekwipunku, żeby sobie można było to poprzerzucać jak w jakimś Apexie, czy Fortnite, czy czymś. Ale to nie był standard w grach. Dobra, to. Niegdyś, kiedyś. Kurde, to szczerze? Dobra. I've got dead mother breathing down my neck about his men. Let's pick up the pace. Wow. Grubo. Granacik. Czy da się jakoś tędy tutaj? Na to wejść. Nie da się. Dobra. O, to przywiął. Czarny jak ninja przez przebieg. Ja go tu widziałem. Dobra. Dziura w ziemi. Remember, we're meeting at the maintenance entrance. Tu nie ma. A to wy jesteście, lol. Panowie. About time, Sergeant.
Nice to see you got all your fingers and toes. O, dzięki. Sergeant. Raczej, że ty... Replica activity in the building? No sign of replicas on the satellite. A, i teraz jest następna misyjka. No i dobrze. Projekt Perseus. Wajche Przeusz. I potem Mateusz. Zabrał Tośka. Jedziemy dalej. Ale tu masakra była. Chyba nadgodziny robili backupowiec przedkurzony. Panowie, co to jest? Praca powyżej 8 godzin. Tak nie może być i wszystkich rozstrzelał. Jak to się kończy? Zdzieranie. Biurokracją. Lecimy dalej. Trzy kwa poszła, żeby nie marnować. Idziemy. Kaktusy? Nie. Kupki. Do windy wchodzimy? Nie. Tutaj pewnie to prosto przesunąć. Wiedziałem, że on to tworzy. Coś tu jest godnego uwagi. O, to jest to ten z cutscenki. O, to gdzie jest strzelba bojowa? Mamy. Jest strzelbę. SMG po prostu noszę, bo najbardziej jest uniwersalne takie i nie spowalnia nas tak, aż tak bardzo. Trzeba wejść, coś czuję. Będzie walka z demonami. Siłami parapsionicznymi. Był teleporter w każdym razie. Ale fajnie zrobiona lokacja. Super. Aha. Zrozumiałem przekaz. Bierzemy. A latarki nie używaliśmy nieraz jeszcze. Pełne, cheatosy mamy pełne. Coś tu jest godnego uwagi, nie ma nic. Wchodzimy. Czy coś tu jest? Wajcha. Teraz już pewnie przeciwnicy się pojawią zaraz. Zawsze tak jest. Zawsze. Nagle będzie... Tak myślałem. Ja już się uzbrajam, idę do was, panowie, wam pomóc. Kurde, co za przeciwnik jest? No bo mocny był całkiem. Miał sobie broń. Zaawansowany karabin WES. No, z takim zaawansowanym karabinem każdy głupi może strzelać. Co tu jest? Podczerwień jakaś? Ła. Wow. Jak to strzela w ogóle? A, takimi też dwoma burstami, takimi śmiesznymi. Gdzie muszę iść? Tam go z powrotem do windy. No się biega z... Ojojoj, zaawansowanym karabinem, no ale... To jest, jak człowiek chce zaawansowania, to się liczy z kompromisami. Przeżyli w ogóle? Przeżyli przy tej windzie? No tak nie miało być. Miało być tak filmowo. Wyszło tak cringe'owo raczej. Pistolerki. Nic nie ma ciekawego. Tu trzeba. O, tak fajnie można otwierać drzwi. Właśnie chciałem zrobić. No, windy da się włączyć? Nie da się. Shotgunix. Perelek. Weźmiemy.
kanapie się skończyliśmy. Idziemy dalej. No, fajna broń. Powiem. Ale granatnik lepszy. Milszy w obsłudze. Potrzebny wcale takich nie ten, nie. Nie wiem, czy tak pomaga ta podczerwień? Nie bardzo. Jeszcze jeden dziś jest tutaj. A nie, wszyscy mają tu karabiny. Dobra, jak oni mają wszyscy karabiny, to ja też. Czemu nie? Będzie też nasza standardowa broń teraz. Aha, okej. Okay. Dobrze. Robić tak. Ach. Jest tych bańków. Tu. Mhm. Who the fuck are these guys? These guys are definitely not replicas or associated with ATC. They must be mercs of some kind. I want to know who hired these guys and why. Find me some answers. O, działka postawialne. Dobrze. Co tam na stole leży? Strzelba. Biega się z tym topornie. Strzela się wybornie. Czy jesteś gdzieś, coś? Da się to otworzyć bez zniszczenia? Dobra. Okej. Okay. No nie wiem, jaki mam stosunek do tego celownika, który w sumie nie pomaga w niczym. Ominęliśmy na apteczkę, która tam była. No nie będę się cofał po nią. Mamy ich 10, tak czy siak. Więc niepotrzebna. Tu jest następna. Jakbyśmy mieli maksa. Odsłuchajmy ją. No dobra, do core to the core. Idziemy do rdzenia. Jak zawsze w każdej grze, w każdym filmie. Rdzeń główny. Jest potrzebny. O, tak można tu też wejść. No i dobrze. Fajne serwerki. Coś jest, nic nie ma. Okej. Okay. FOV mam wrażenie, że jest jakiś mniejszy niż w poprzednich grach. Albo po prostu nie zmieniłem. Da się zmienić FOV? Nie da się chyba. Dobra. Konfigu pewnie tylko. Dlatego mi się tak dziwnie grało. Mam wrażenie takiego. Takie FOV jest bardzo niskie. O, laserówka pojawiła się. Kolejna fajna broń. Co by to gówno teraz chciało, jak mamy takie bronie? Laserówka moja ulubiona. Teraz to mamy fajne bronie. Można grać. ASD to jest syf to. To jest taki syf. Też bym chciał kopnąć tak. Nie da się tak tego wykopać. Syf.
jest wszystko, nic nie ma. Granaty. Podnieśmy to. Granat mam dużo też. Czyż będą jacyś przeciwnicy zaraz? 6 o'clock. Take cover. Get down. Get down. Jeden chyba jest, co? Może nie. Dobrze, jeszcze jeden tu był. No dobra. Dawało mi się. Tak nie podnoszę ich broni chyba po nich zawsze. Niektórzy mają inne broni, no tak. Tutaj nie podniosłem. Wiadomość. Ciekawego. We found Delta Force. Repeat, we have found Delta Force. Czy są moi, czy nie moi? Moi, dobra. Ja chcę tu obejść, popatrzeć, co to jest fajnego. To jest wzmacniacz odruchów. Cokolwiek to jest? Szybkość biegania czy coś? Może być. What took your ass so long to get here? If it weren't for that turret there, we'd be dead. No włączajcie to panowie. Typa te. Captain. What's the sit rep? Grim. This is all that's left. These guys, whoever they are, they're good. Came out of fucking nowhere and took out most of my crew. How are you three gonna take them on? That's classified. Any idea what it is they're after? Not a clue. We're gonna have to recon the entire building. I'd like to get my men out of here first, if you don't mind. What's the status on the medevac? The Black Hawk is on its way. This should do it. Damn. Look at that. This is jeszcze żyje, lol. Hang on, what's this? Put it on the main screen. O, zgas ekran. Give me the encryption codes, and this'll stop. I can't do that. I just can't. I can't. You mean you won't, Mr. Bristol. You ran, Percy. You have the encryption codes. It wasn't me, I swear. I don't have the codes. The encryption code, Mr. Bristol. The code, the code, the code. How can I be more explicit? I've already told you. I don't know what you're talking about. We're gonna take synchronicity with or without your help, Mr. Bristol. Make it easier on yourself. Cough up the codes. Synchronicity was an event. There's nothing to steal. You're gonna recreate the event. You'll need her for that. And she's someplace you'll never find her. Pray you don't. Oh, kurde. We'll decrypt the data ourselves. We're being watched. Kill everyone in the building. O, ten jaki, Raymond. That was one mean-looking son of a bitch. We've got to move these men out of here and fast. Sergeant, hold them off while we get the wounded out. Don't look so worried. Just get on that turret. Resztę czasu. Rzeczka. Uhuhu. Powierzysz to, tak? To pomieszczenie jest.
Fire in the hole. 5 o'clock. Can you see him? Dobra. Przynajmniej na górze pewnie coś są. Bo gdzieś. Było tak źle. Ja wszystkie podnieś amunicyjki, bo mam tego dużo. Czy najchętniej poszedł na górę wejść po amunicyjkę, ale... Nie wiem, czy łatwo tam wejść, czy nie. Już nie pamiętam, jak to się wchodziło. Czy w ogóle znaleźliśmy? Czy tam w ogóle byliśmy kiedykolwiek? Tego zacznijmy. Ale chyba nie. Tam sobie spokój, dobra jest. Bądźcie zachłanni. Serek jest. To będzie chyba lepsze na każdy dystans. Taki rdzeń już był podobny. Także chyba nie? Był. Strec znowu nam proponują. Ja dziękuję. Syf. Taki karabin zwykły. Miał być drugi. Coś jest? To nic nie ma. Ktoś chodzi, już mi się dawało. Tu się działo na grubo. Co było? Ciekawe, co się stanie. Czy ona tworzy tam windę, czy nie? Mi się nie podoba. Dobra. Jak Darth Vader, oni mają głos wszyscy. Śmieszne to jest. Dobra. Fajne, nawet fajny ten karabin jest. Fajne walki są. Mamy broń. Liczyłem się w teksturze i idziemy dalej. Zbierane, pozbierane. Oho. Trzeba to wyrzucić teraz. Kurde, normalnie szkoda było, ale... Nie no, tyle tego nie wyrzucę, to dobra broń. Ale dobra, no... Nie no, trzeba nowych korzystać. Pobawić się nowymi. Będzie ciekawi. Tego jestem ciekaw. Jakiś na bossów może być dobre. Co to za broń? Jak to działa? Jak to działa? I średnie. Tak na średni dystans. No ale... Potestowane. To jest bardziej przydatne chyba. Dobra, tak. Mm-hmm.
To jest broń. Ole nas. Nas zranili. No. Może ta broń jest na tyle dobra, bo przeskakuje może ta iskra elektryczna między przeciwnikami, więc dlatego jest taka AOE ma. Ale ja atakowałem jakby na razie po jednego, więc ciężko twierdzić, czy tak jest, czy nie jest. Penetrator ten ma. Tego RPM-a chyba chcę znowu podnieść. Kurde, bo... Szkoda tego, tych amunicji, tyle mieliśmy zbieranej do tego naszego SMG. Że się boję, że wypstrzykam się z tych elektrycznych, tych energetycznych i nie będę miał. No dobra, tutaj mamy dużo amunicji do tego, więc... To już jest prawie końcówka tego, no ale... Dobra. Coś nie ma co tak żydzić. Mówiąc kolokwialnie mocno. Coś pod schodami jest jak zawsze w grach. Dobra, jest. Harry Potter tam siedział. Dobra, będzie. O, dobra. Myślę, że tak akurat wystarczy. Na pierwszy odcineczek. Zapraszam na następny. Pa, pa. Elo, 700, 600, 500.